Yo, siemanko, z tej strony witaj i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj słuchajcie, jest to taka nietypowa gierka, ponieważ jest to gierka Vito Tsunami Run. Gierka mobilna, słuchajcie, moja gierka mobilna, pierwsza w historii Mam nadzieję, że wam się spodoba, słuchajcie Gierka już jest dostępna na Google Play oraz na Apple Store Także możecie sobie w nią już pograć Niektórzy już grali wcześniej, ponieważ mieli wersję beta Teraz już jest pełna wersja Wszyscy mogą sobie w nią zagrać, także bardzo serdecznie was zapraszam Bo gierka jest mega epicka eee, No i słuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba że filmik z tej gierki również Wam się spodoba. Dzisiaj bez kamerki, ale jeżeli chcielibyście odcinek z kamerką, zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry, subskrybujcie mój kanał, że jeszcze tak nie robicie i wpadajcie na witoszop.com.pl. Dzisiaj również nie ma Belly, ponieważ jest chora, ale jeżeli wyzdrowieje, to możemy nagrać razem tą gierkę. I słuchajcie, zagrać tutaj właśnie w rankingu i zobaczymy, kto będzie lepszy w top gierkę. Myślę, że i tak bym był lepszy ja. Ale jeżeli chcecie, to zostawcie łapeczkę do góry, a na pewno z belą, coś takiego, nagramy. Ja już rozpocząłem, słuchaj i jak widzicie uciekamy w moją postacią przed tsunami, e, gierka jest e, mega ogólnie prosta i fajna e, do zagrania, bardzo, bardzo fajna, e, ponieważ słuchajcie jak widzicie uciekamy tutaj przed falą tsunami, mamy różne potwory, no i teraz padłem, bo się nie skupiłem zbyt bardzo, e, mamy różne potwory e, na mapce, musimy skakać, e, no i nie dać się złapać właśnie fali tsunami, która próbuje nas zalać, mamy e, gdy klikniemy to sobie skaczemy ogólnie ale gdy przytrzymamy na ekranie to mamy taki, takiego liś słuchajcie, albo jakąś inną rzecz którą możemy latać przez chwilę i tak powoli glidujemy, spadamy tutaj na dół, e, możemy właśnie skakać, możemy też zjeżdżać na dół, robimy takiego rola wtedy słuchajcie, na ziemi, takiego fikołka fajnego, no jak widzicie fale już jest blisko i teraz muszę do przodu przesunąć palcem po ekranie, żeby zrobić takiego busta, słuchajcie, fajnego, który niszczy wszystkie bloki, tak mi się wydaje, że wszystkie bloki i wszystkie złe potwory, bo jak widzicie teraz sobie mogę zniszczyć no wpadłem akurat na zambiaka ale jak slajdujemy do przodu to mamy takiego fajnego boosta, którym możemy niszczyć bloki, no i oczywiście kilka metrów do przodu przesuwamy się, także możemy łatwo uciec przed tą falą tsunami no i co, o co chodzi w tej gierce, ogólnie zbieramy monety które dają nam właśnie tego boosta, no i musimy dobiec jak najdalej, czyli to jest nasze zadanie im dalej biegniemy i im więcej monet zbieramy, tym wyżej w rankingu będziemy, za chwileczkę pokażę wam też ten ranking, zobaczymy kto tam już jest pierwszy, bo niektórzy już bardzo dużo pograli w tą gierkę i mają naprawdę mega dużo punktów i mega dużo końców także my też to zaraz sprawdzimy e, można oczywiście wykupić sobie serduszka e, które dają nam możliwość jakby odrodzenia się na mapce także to też jest bardzo fajne można obejrzeć reklamę i wtedy też się odradzamy e, można to zrobić kilka razy w ciągu jednej rozgrywki także to też jest fajna opcja jeżeli ktoś dosyć często pada to e, może właśnie tymi serduszkami sobie pomóc i, i dalej tutaj biegać. No i słuchajcie, biegniemy, jak widzicie. Tutaj mamy dużo różnych przeszkód na mapce. Mamy jakieś skrzyneczki, mamy tutaj różne rodzaju bloki. Muchomorki nas odbijają do góry. No i najważniejsze, najważniejsze jest zbieranie w sumie tych końców, bo to nam daje tego boosta. Dzięki temu możemy niszczyć te potwory. No i z czasem im dalej biegniemy, tym coraz szybciej biegniemy, jest to coraz trudniejsze. Także przebiec tutaj jakąś mega dużą odległość jest dosyć ciężko. Eee, ja nie pamiętam, jaki mam rekord, ale musiałbym to zobaczyć z całego okresu, więc zaraz wam pokażę. Nie jest chyba jakiś najgorszy, ale też nie jest najlepszy. Eee, mamy też liany, jak widzicie tutaj eee, rozłożone po, po mapce. Najgorsze są te pająki, bo one podskakują. Słuchajcie, i jak one podskakują, trzeba przebiec dołem najlepiej. Jak się przebiegnie dołem, to wtedy jest szansa, żeby tutaj przetrwać. Dobra, ok. Wejdźmy sobie eee, w menu i zobaczmy ranking. Ranking mamy na ten tydzień, Natalia jest pierwsza ma 1015 punktów eee, no i tutaj e, reszta, reszta, tutaj są trzy pierwsze miejsca, za cały okres e, jest tutaj pierwsza osoba Adam Adamo Gax 11 tysięcy, serio? Jakiś Sir Maxen. Yy, Okej, okay, zobaczcie. Ja jestem 25. Mam 620 monet, a w dystansie yy, jestem w całym okresie 34. Przebiegłem 1779 metrów nie wiem jakim cudem ci ludzie przybiegli 25 tysięcy metrów, to jest niemożliwe okej, okay, słuchajcie, mamy też e, sklep w tej gierce, mamy też sklep mamy różnego rodzaju czapki, które możemy sobie kupować za te monety, które zbieramy podczas biegu i zobaczcie, ja mam czapkę z daszkiem, to jest ta standardowa moja czapka w sumie, tutaj dużo rzeczy nie mam kupionych, ale mam na przykład panka kupionego i zobaczcie, jak sobie założę to w ten sposób wyglądam. całkiem fajnie, zimowa czapka e, z napisem Vito też całkiem fajna, e, mam też e, pirata Arr Okej, okay, i mam y, coś fajnego, jak kucharz. To jest taki, jak widzicie, mam tutaj wąsik I mam czapkę kucharską No i to jest tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o O czapki, które ja posiadam Fajna jest wyjęty spod prawa i kupolek Za 2,5 tysiąca Już niedługo w sumie mógłbym ją kupić Ale dobra, bieg, biegajmy z tą zwykłą czapką Mamy też latawce, czyli to są te rzeczy Którymi glidujemy i powoli spadamy mam, mam kupiony balonik To jest taki balonik z napisem Vito Mamy liściopad, to jest standardowa opcja Mamy kryształowy kilof za 4000, tysiące Parasolkę i tak tak dalej Także dużo rzeczy możemy sobie tutaj upgrade'ować. Postacie jeszcze nie można zmieniać, to będzie dostępne wkrótce. Będą update'y, także śledźcie tą gierkę, bo e, będą na pewno różne postacie. Będzie można Bellą sobie też pobiegać. Fajne, e, fajną opcją są wzmocnienia, i tutaj warto to kupować. Słuchajcie, i to polecam Wam kupować, ponieważ tutaj mamy super e, Bitcoiny, które da, dają nam 30 zwykłych Bitcoinów, i mamy magnes, który po zebraniu pozwala nam e, zdobywać dookoła e, wszystkie końsy, przyciąga je do nas po prostu. Mamy też dłuższe szybowanie, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mamy dużo też wzmocnień, które możemy sobie kupić. Możemy kupować oczywiście monety, które możemy tutaj wymieniać na różne rzeczy w tej grze. Możemy kupić sobie premium, że gierka będzie bez reklam. No i, i, i w sumie to tyle. Dobra, okej. Okay. Mamy misje, które nie są jeszcze dostępne, niestety. No i słuchajcie, ważna też jest rzecz taka, że jeżeli włączycie sobie powiadomienia w tej aplikacji, w tej grze, to będziecie dostawali powiadomienia o tym, jeżeli wrzucę. Filmik na YouTube'a. Także, jeżeli e, zależy Wam na tym, żeby otrzymać powiadomienia, bo nie zawsze YouTube je wysyła, włączcie powiadomienia w tej aplikacji, a wtedy otrzymacie powiadomienie właśnie na telefon o tym, że jest nowy film na kanale. Także nie przegapicie żadnego filmu. Myślę, że to jest dosyć fajna opcja, więc e, wpadajcie po prostu i włączajcie powiadomienia i sprawdzajcie tą gierkę. Ja biegnę, zobaczę, jaki teraz wynik uda mi się tutaj uzyskać. Mam nadzieję, że jakiś mega epicki i, i po prostu będę pierwszy w rankingu. Nie, no nie będę pierwszy. Oni 25 tysięcy przebiegli, musieli na pewno używać e, tych serduszek, żeby e, resetować sobie, słuchajcie, to jak padli to po prostu resetowali sobie i odżywali na nowo i na nowo biegli e, ale to też jest dosyć trudne bo cały czas, coraz szybciej się biegnie, z każdym razem nawet jak się e, ożywia tutaj e, w tej grze, także no to jest dosyć trudne, że coraz szybciej się biega o, mamy magnes, nie zebrałem tego magnesu, serio, a mieliśmy tutaj magnes, mogłem wam to pokazać no nie, to byłoby epickie, dobra, jeszcze, jeszcze jeden Magnus na pewno dziś tutaj będzie po drodze, zombiaka zniszczymy. Jaj, za mało slajdowałem, że nie doleciałem do tego kamienia. Okej, okay, lecimy dalej, yy, kolejna rundka, kolejna rundka, yy, tsunami nas tutaj goni, ale musimy uciekać, mam nadzieję, że się teraz uda i dosyć daleko uciekniemy, dobra, pyk. Yy, najtrudniejsze są te pająki, muszę na nie uważać, bo później jak się szybko biegnie, to ciężko jest tutaj to ogarnąć. Dobra, mamy ząbiaczka, którego przeskoczymy. No, i teraz użyjemy tego slajdu. Dobra, jest. Okej, okay, mamy. Pyk, dobra, okej. Okay, jest, dobra. Lecimy dalej. Pyk. Nie, nie zebrałem znowu magnesu Słuchajcie, link do gierki oczywiście dam da w opisie Będziecie mogli sobie kliknąć i wtedy Wejść i pobrać y, tą, tą gierkę y, Tak jak mówiłem, jest już na Google Play Oraz na Apple Store, także y, Każdy, kto ma Androida Albo y, iPhone'a i iOSa y, To może sobie w tą gierkę zagrać Ja gram akurat na iPhone'ie, ale y, Grałem też na Androidzie i też Naprawdę fajnie, fajnie się w to gra Dobra, okej, okay, mamy slajd po raz kolejny Biegniemy, 900 99, 996 końców dopiero Masakra I 300, 300 metrów? Nie 272 metry Okej, okay, bardzo mało ja przebiegam Chociaż 1000 metrów żebym przebieg Żebyście zobaczyli jak szybko ta postać biegnie Bo to jest mega fajne Jak ona później tak mega szybko biegnie To jest po prostu epickie Dobra, lecimy Teraz muszę tutaj przebiec naprawdę duży dystans Żeby pokazać skilla Ok, dobra, mamy magnes, jak widzicie magnes przyciąga do mnie teraz wszystkie monety, które są w okolicy, nie muszę y, p, iść po nie, bo jak widzicie, o, są przyciągane teraz i ten magnes jest naprawdę super, także to wzmocnienie warto sobie kupić y, na starcie, polecam bardzo, bo y, daje to dużo więcej końców podczas biegu i y, im większy poziom magnesu, tym częściej on pojawia się na mapce. E, także to też jest fajne i warto sobie to upgradeować. Dobra, okej. Okay. Zebraliśmy tutaj troszeczkę końców, zrobiliśmy slajda mamy 160-170 metrów. No chociaż z 1000, żebym przebiegł tutaj to byłoby fajnie. Chociaż to jest też jakiś rekord chyba tam, 1000 coś. <laughs> Także musiałbym pobić tutaj rekord Żeby przebiec tak daleko, okej, okay, dobra Tutaj biegniemy, elegancko Jest zombiaczek, ale na dole I teraz slido użyjemy, dobra I mamy magnes po raz kolejny, dobra, magnes zebrany I Możemy tutaj zbierać sobie te Te końcy teraz, super Dobra, mamy ich dosyć dużo I ucieknijmy Przed tym tsunami, dobra, uciekliśmy Lecimy dalej Odbijemy się od muchomorka, okej okay. Dobra, mamy 330 metrów Już dosyć daleko udało mi się przebiec Także fajnie yy, W tym odcineczku, pyk, dobra Okej, okay, niedługo kolejne update'y tej gierki Także słuchajcie, bądźcie czujni Bo będą naprawdę mega epickie rzeczy Gierka będzie się fajnie rozwijała yy, Także warto włączyć sobie właśnie te powiadomienia I tak dalej, i śledzić tą gierkę I grać sobie co jakiś czas yy, Okej, okay, dobra, pyk Udało się Ile mamy? 400 metrów. Dobra, może 1000 uda się zebrać. Jak widzicie, już teraz ta postać dużo szybciej biegnie tutaj. Dużo szybciej biegnie. Jest coraz trudniej. Dobra, mam też liany, który, z których można wyskakiwać fajnie. Czasami są też końsy podczas wyskoku z tych lian. Także warto też na nie wpadać, bo można zdobyć sobie jakieś końsy tutaj. Nie, myśl ja się pomyliłem, że to pająk, a to był zombie, dlaczego ja go nie przeskoczyłem. Jeszcze raz spróbujemy, ale mamy 2900 końców, więc możemy sobie coś kupić. Eee, super bitcoina nie kupimy. Ile kosztuje magnes? 4500 na kolejny poziom. Mega dużo, ale możemy jakąś czapkę sobie kupić i przebiec się w jakiejś czapce nowej. Eee, coś jest za 3000, tysiąc... 2500. Tysią... O, dwa, za 2000 jest wyjęty spod prawa, a za 2500 kupolek. Dobra, kupmy kupolka i założymy go. Zobaczcie, jak ta postać wygląda, epicko teraz. Dobra, weźmy sobie lata, więc Wito, okej, okay. i teraz przebiegniemy się taką postacią, Zobaczymy, jak się biegnie. Dobra, Wito kupolek y jest na głowie, więc biegniemy teraz. Teraz powinno nam pójść dużo, dużo lepiej. Słuchajcie, jak mamy tego kupolka, na pewno, na pewno nam pójdzie lepiej. Dobra, zbieramy, lecimy po ok, okej, pyk, pyk, dobra. Ile mamy już? do co? To 70 metrów dopiero A patrzcie jak blisko już ta fala jest, dobra Okej, okay. lecimy dalej Udało się slajdnąć To slajdowanie jest bardzo ważne, bo inaczej mm, No bez tego to byłoby ciężko Bo ta fala troszeczkę szybciej od nas tutaj płynie zawsze I nas dogania powoli Dobra, lecimy Teraz tak, o, Bitcoina dużego nie zebrałem no, on dałby mi dużo No nic, dobra, lecimy dalej Okej okay tutaj przeskoczymy skrzynię skrzynie nas spowalniają nie zabijają nas ale spowalniają także to jest spoczko, a większość tych elementów takich stałych które są na mapce yy, takie jak yy, właśnie te, te drewno tutaj na przykład albo ojo 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 te inne rzeczy yy, które są tutaj skrzynie akurat spowalniają tylko dobra yy, i krzaczki też spowalniają więc tutaj na to trzeba uważać Liany też takie wiszące spowalniają nas e, Dosyć mocno Więc wtedy trzeba slajdować e, Tego suwa nie wolno uderzyć Bo on nas od razu załatwia i jest koniec e, Takie części właśnie stałe Jak te kamienie i tak dalej To one nas od razu załatwiają Więc na to trzeba uważać mm, Okej okay, dobra mamy elegancko 400 metrów dobra będzie jakiś chyba rekord W tym odcinku super Cieszę się dobra Okej okay, udało się pyk o, ja nie zebrałem magnesu. Dlaczego tego nie zrobiłem? Dobra, skupiłem się troszeczkę. Mamy 480 metrów. Okej, okay, będzie 500? Jest 500, dobra. Lecimy dalej. Już ta postać dużo, dużo szybciej biegnie. Dobra, i muszę slajdować, muszę slajdować, tylko... Dobry, moment, zły moment! Wybrałem, bo akurat był pająk, serio. Nie było źle, słuchajcie, 500 metrów przebiegnięte. 699 to jest mój wynik, to chyba zlicza i końcy, i przebie... przebyty dystans. E... Także to wszystko jest zliczone. E... No i dobra, słuchajcie, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie sobie zagrać w tą gierkę, to oczywiście link do gierki dam wam w opisie. Niedługo nowe updatey. O tak update będę was informował na kanale, będę nagrywał kolejne kolejne... Odcineczki z tej gierki, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał Wpadajcie na witoshop.pl Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę I widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie Pa pa